Cześć ludziska, z tej strony Maksym, witam was w 15 minutówce poświęconej grze, tym razem Sega Rally. Mamy tutaj tak naprawdę kultowy tytuł. Sega Rally była bardzo, bardzo zawsze popularna, czy na automatach za starych czasów, czy na konsolach Segi, tak? Zawsze ta gra, te uniwersum, jeżeli chodzi o te uniwersum ścigałek, miało dość dużą rzeszę fanów. Tutaj jeżeli chodzi o Sega Rally, zawsze ścigaliśmy się na zasadzie tutaj driftów przeważnie, znaczy driftów, szutrów, tak? Szutrów, jakichś tam właśnie terenowych, można powiedzieć, troszkę wyścigów. Przyjrzymy się, jak to tutaj wygląda. Ja wiem, że gra jest bardzo trudna. Nie grałem jeszcze wcześniej w ten tytuł. Z tego, co się orientuję, gra nie posiada trofeów. Jak widzicie, mamy tutaj, ja prezentuję wam jakieś tam stage pierwsze. Mamy tutaj taki dość arcade'owy wybór, mimo tego, że gra jest dość rozbudowana, jeżeli chodzi o wybór, bo mamy trochę tego wyboru, to jest to tutaj to zrobione tak arcade'owo, że prosto, szybko możemy przejść do gry właściwej. Okej. My sobie weźmy tutaj offroad. No i zacznijmy. Chwilowo mamy wczytywanko, jak widzicie, pierwszą trasą tutaj, którą wybraliśmy, jest Safari. Czyli typowo jakieś tam szutrowe nasze zmagania. Jak widzicie, jedziemy Mitsubishi Lancerem. Mamy tutaj za przeciwników czy Focusa, czy Skodę Fabię, Citroena Xare i Subaru Imprezę. Mamy też GameTip, który na dole nam tutaj podpowiada. Okej, no i zacznijmy samą grę. Ja jeszcze chwileczkę tutaj zostawię, żebyście zobaczyli, jak to tu wygląda. No i zaczynamy. Zobaczmy, czy ta gra jest tak mocno trudna. Ja tutaj się bawię już widokami, klawiszologiem. Jak widzę, tych widoków jest dość troszkę. Ale te auto pływa strasznie. No już widzę, że ta gra jest do masterowania, tak jak było z wcześniejszymi Sega Rally częściami, że tak powiem, wcześniejszymi grami na starsze konsole. Na pewno nie jest to gra taka łatwa, arcade'owa, na zasadzie dość prostych tutaj, dość prostego sterowania i dość prostego poziomu trudności. Tutaj już widzę, że będziemy musimy masterować dość ostro tą grę. Jak widzicie, dystans do moich przeciwników, jestem na ostatnim miejscu, zwiększa się naprawdę bardzo mocno. Nie ma tutaj od samego początku, nie ma tutaj żadnych forów. Auto pływa mi jak cholera. Kompletnie jestem przyzwyczajony do tego modelu jazdy. Ale na pewno dla niektórych będzie to bardzo duży plus, bo znam bardzo dużo ludzi, którzy uwielbiają właśnie masterować wyścigi, uwielbiają trudniejsze wyścigi, nie tylko takie na zasadzie Need for Speed'a, gdzie steruje się bardzo prosto. Zerkam jeszcze tutaj na grafikę. Jak na tak starą grę nie jest źle. Wiadomo, że nie jest to jakiś mega poziom najnowszych Force czy Gran Turismo. Ale czy tak prezentuje się tutaj bardzo fajnie, nie przeszkadza ta grafika. Mamy jakieś efekty, nasze auto, jak widzicie, jest oblepione błotem. I zasuwamy. Ciężko mi się przyzwyczaić do tego modelu jazdy, jak widzicie, pływam. Ale staram się jakoś w miarę jechać. Ale ważne tak naprawdę, żebyście widzieli, jak ta gra wygląda, czy chcecie się na nią zdecydować, czy chcecie sobie przeznaczyć jakieś swoje pieniądze w ten tytuł, czy po prostu ta gra wam nie podpasuje i będziecie ją omijać. O to chodzi w tych filmikach, a nie żeby pokazywać wam jakieś wycinki z 3 godzin mojego grania, jakiś najlepszy przejazd. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Wiem, że dużo youtuberów tak robi. Ja się nie boję tutaj narażać na jakieś komentarze typu, a nie umiesz jeździć. No bo nie umie akurat w tym tytule, tak jak mówię, włączam go po raz pierwszy. No jak widzicie, coraz troszkę lepiej się przyzwyczajam, ale czy tak jest bardzo trudno. Troszkę zmniejszyłem dystans do przeciwników. A fuck, znowu gdzieś walnąłem. To w międzyczasie opowiem wam tutaj o interfejsie ekranowym, choć tutaj za bardzo nie ma co opowiadać. Lewy górny róg, jak widzicie, mamy czasy, czy czas.
całkowity, czy czas danego okrążenia, czy czas najlepszego okrążenia. Lewy górny róg mamy mapkę, prawy górny róg mamy naszą pozycję i ilość okrążeń, a prawy dolny róg mamy nasz prędkościomierz wraz z obrotomierzem, mamy też oczywiście pokazane, na jakim biegu jeździmy. Ja akurat teraz jadę na skrzyni automatycznej, ale oczywiście zwolennicy zmieniania biegów manualnych też się tutaj odnajdą, bo też jest taka opcja. Ale to wszystko płynie. Jak widzicie, na moment tam gdzieś oklepałem ten samochód i zobaczcie, jak się zwiększył dystans do moich przeciwników i to jest pierwszy wyścig. Ja tutaj się jeszcze pobawię widokami. Zobaczmy, jak się jeździ na tym widoku. Wiem, że dużo ludzi z Was, grając w wszelkie ścigałki, stosuje właśnie ekran z wewnątrz samochodu. Tutaj w naszym przypadku nie ma wnętrza pokazanego, no ale można powiedzieć, że jest to taki widok EPP. W tych starszych wyścigach zbyt dużo gier jeszcze nie miało właśnie widoku na kokpit. No i okej, mamy ukończony tutaj ten pierwszy wyścig. Niestety na ostatnim miejscu. Jak widzicie, możemy sobie zerknąć na replay, możemy spróbować przejść dalej. Ja przeszedłem sobie dalej, będziemy mieli kolejną trasę Canyon tym razem. Nie znam kompletnie tych tras. Także znowu będę na pewno gdzieś zaliczał gleby po bandach. Ale gra, tak jak mówię, jest naprawdę do masterowania, do wyuczenia się każdego zakrętu, do mocnego wyuczenia się sterowania każdym samochodem. Troszkę długie te loadingi. Ok, i zasuwamy. Tutaj już widzę trochę asfaltu. Zacznę teraz cały czas na tym widoku. O, fuck. Shit. No i kawałek szutrowy. Ale postarajmy się pojechać troszkę lepiej niż w ostatnim filmiku. Teraz może będę trochę mniej gadał, a bardziej skupiał się na jeżdżeniu. Oczywiście mamy też hamulec ręczny pod kółkiem. Ja sobie zmieniłem jeszcze widok na taki, żeby było widać machę naszego samochodu. No i powróćmy tutaj na moment do tego widoku. Na każdym widoku przez chwilę pojeżdżę. Wydaje mi się, że na tym widoku jeździ się o niebo lepiej. Choć też oczywiście trzeba się przyzwyczaić, ale że samochód lepiej sobie radzi w zakrętach, albo może to jest jakieś moje subiektywne odczucie, nie wiem. Opak. Trzeba ich trochę dogonić, bo coraz bardziej mi się tutaj oddalają. Mam nadzieję, że tym razem nie będę ostatni, ale wszystko na to wskazuje. Coraz bliżej, może się uda. Haha, piąty. Ciekawe na jak długo. Ale tańczy ten samochód.
Dobra, trochę przyczepność większa, kawałek asfaltu, ale nie na długo. Cały czas jeszcze na piątym. Widzę, że oni tutaj zwalniają na tym fragmencie, na tym odcinku tej trasy, także będzie może możliwość próby przedarcia się o jedno miejsce wyżej. O, dobra, jedziemy, jedziemy. Przehamowałem, ale nie walnąłem w bandę. Zobaczymy, na pewno wyjdę na tym lepiej. Po wewnętrznej, ok, jesteśmy czwartym, na czwartym miejscu. No ciekawe, na jak długo, fuck. No niestety. Gońmy, gońmy. Dalej cały czas, kurczę, ciężko mi się skupić, walę tutaj po bandach, po jakichś murkach. O fuck, i już jestem szósty. No teraz piąty, może się uda. Nie przyjechać jako ostatni, ok. Także jak widzicie, gra jest mocno do masterowania. Ja sobie włączyłem replay, żebyście sobie zobaczyli, że oczywiście jak to wygląda z zewnątrz, ta moja nieszczęsna jazda. Mamy tutaj oczywiście system zmiany kamer, więc możemy sobie pooglądać tych kamer, które my lubimy. Ja zawsze lubiłem tą kamerę właśnie taką stricte, w niektórych grach action kamera to się nazywa, tak, czyli z różnych ujęć. Dopowiem wam, że gra oczywiście, bo jest to dość stara gra, jest dosyć tania, myślę, że do około 30 zł spokojnie powinniście ją dostać. Jak ktoś lubi wyścigi do masterowania, to myślę, że tutaj się odnajdzie, bo jedzie się całkiem fajnie. Jak widzicie, na tych replayach też nie wygląda to jakoś mega źle. Także ja może powolutku, widzę, że jest prawie 13 minuta. Także dokończmy sobie oglądanie tego replaya. Ja jeszcze może wezmę tutaj pudełko do ręki w międzyczasie, gdzie ja tu mam Sega Rally. Ok. No i dopowiem wam, że gra hula według pudełka w rozdzielczości 720p, czyli w HD Ready. Na jednej konsoli możemy grać do dwóch graczy, więc mamy tutaj opcję split screenu, a po sieci od 2 do 6 graczy, z tym, że sieciowych tutaj trybów nie sprawdzałem, więc nie wiem, czy serwery jeszcze działają. Także myślę, że jeżeli ktoś gra, to bardzo bym prosił o uzupełnienie. Gra wykorzystuje Six Axis, nie wiem w jakim tutaj celu, bo nie wypróbowałem, nie widziałem tutaj możliwości korzystania. Także jak możecie, uzupełnijcie. No i tak prezentuje się ta Sega Rally. Myślę, że dość ciekawe wyścigi. Jakaś zawsze alternatywa do Need for Speedów, do Gran Turismo i do Dirtów. Całkiem. Jeszcze z gier wyścigowych, które na pewno się pokażą, myślę, że będzie to Rage Racer Apocalypse, dobrze? Chyba tak. Muszę zerknąć na półkę w międzyczasie. Dokładnie. I myślę, że będzie Motorstorm Apokalipsa, sorry, a Rage Racer ten też z rozwałką, myślę, że pojawi się na kanale niedługo. Postaram wam się to poprzeplatać, żeby nie były teraz tylko gry wyścigowe po kolei, bo oczywiście tych gameplay czekających na obróbkę i wrzucenie jest na moim dysku bardzo dużo. Jak widzicie, staram się jak najwięcej tych gier załatwiać, żebyście mogli obejrzeć przed zakupem, przed wymianą, czy to jest pod wasz gust, tak?
Dobra, ludziska, żegnam się z wami, trzymajcie się, czas 15 minut, dobieg do końca. Także na razicho, wybierzcie sami. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przypadku innych filmików. Trzymajcie się, hej!